panie trenerze, porażka 3-1 z Wetrą Wilno, ale dzisiaj to spotkanie wyglądało zgoła inaczej niż to spotkanie ostatnie z Widzewem. No dokładnie, chociaż pierwsze minuty przypominały mi jakby mecz z Widzewem. Brak koncentracji, kilka błędów, które no spowodowały, że zespół Wetry bardzo szybko objął prowadzenie. Ale dzisiaj zespół pokazał charakter. No, rozmawialiśmy troszeczkę, analizowaliśmy mecz z Widzewem. I muszę powiedzieć, że zespół wyciągnął wnioski. Dzisiaj zagrał naprawdę, powiedziałbym, nieźle. I tego meczu na pewno nie musi się wstydzić. Wykonaliśmy dobrą pracę. 90 minut dobrej pracy. Żałuję tylko, że znowu gramy jakby jedną jedenastką. I są jakby kolejne urazy. Mam nadzieję, że nie będą to jakieś dłuższe przerwy w treningach tych zawodników. Mam nadzieję, że 1-2 dni zregenerują się i dalej będziemy pracować. No właśnie, panie trenerze, dziś w meczu nie zagrał Andrzej Niewulis. Dlaczego? No właśnie, Andrzej narzeka na więzadło wewnętrzne kolana i nie chcieliśmy ryzykować. Jeżeli chodzi o bieganie, nie ma problemu. Dzisiaj Andrzej rano trenował, ale nie chcieliśmy ryzykować. Na sztucznej nawierzchni jest zbyt duże ryzyko, że mógłby się ten stan pogłębić, więc przy naszej teraz trudnej sytuacji nie chcemy tutaj kolejnego zawodnika, który by został wyłączony z treningów na jakiś dłuższy czas. 3 dni odpoczynku i kolejny sparing z Freskowitą Wysokie Mazowieckie. No ja myślę, że tylko 1 dzień odpoczynku, bo jutro, chociaż nie do końca, jutro mamy zaplanowaną pracę na siłowni i odnowę biologiczną, ale już w piątek normalny trening i w sobotę normalny sparring traktujemy jako no, taki przerywnik ciekawy dla zawodników, bo z piłkami gra z Freskowitą. Będziemy chcieli się dobrze pokazać, że idziemy w dobrym kierunku. Tak jak po tym meczu z Widzewem widać, że to był tylko taki wypadek przy pracy i mam nadzieję, że więcej już się nie powtórzy. W sobotę może być dobrze, bo w ostatnim czasie Freskowita, można powiedzieć, leży suwalskim Wigrom. No tak, ostatnio rzeczywiście w lidze udało nam się wygrać. Myślę, że wynik w tej chwili nie jest najistotniejszy. Dla mnie, ja jestem z dzisiejszego spotkania zadowolony, bo zespół wykonał to, co chcieliśmy, co założyliśmy sobie przed meczem. A to, że Wetra była no, lepsza, po prostu potencjał ma większy i to jakby zadecydowało, że błędy, które popełniliśmy, wykorzystali od razu. Zresztą to uczulałem zawodników, że każdy błąd to taki zespół wykorzystuje, to jest normalnie egzekucja i tutaj Wetra dokonała takiej egzekucji.